Mamy parszę 50, parsza Kitawo, gdy wejdziesz. Tak jak mówiłem, tu jest wiele rzeczy podsumowujących, ale też jest to skumulowane, to błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, gdy będziecie słuchać tego wszystkiego, co Bóg mówi, nie dodacie, nie ujmiecie z tych słów, to będziecie mieli błogosławieństwo. Błogosławieństwo, czyli to, te wszystkie tutaj błogosławieństwa, bo to też trzeba potraktować jako definicja. Źródło, że źródłem w tych błogosławieństwach, co tutaj czytaliśmy, jest Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi. On tam to powoduje. Dlatego w tym temacie, jak błogosławić, jak wypowiadać błogosławieństwo, to tutaj jest dobry fragment, definicja, jak ono powinno wyglądać, że wskazywać na źródło, bo można kogoś błogosławić, ale w znaczeniu, że niech ci Bóg to sprawi. W takim znaczeniu trzeba się wypowiadać, a nie, że ja ci błogosławię. Bo ja ci błogosławię, to źródło wskazuje, że to ty jesteś tym źródłem, ten, który wypowiada tego błogosławieństwa. To jest ta różnica. Trzeba ją zobaczyć. I przekleństwa. No to jest to tutaj, aż ciarki idą po plecach. Począwszy od różnych chorób i różnych innych rzeczy. Natomiast tutaj jest ciekawe sformułowanie, mam tu podkreślone, tutaj 28 rozdział, to sobie zobaczmy, bo to jest ważna myśl tutaj, 46, bo współcześnie w naszych czasach też to się przydaje, jak rozpoznać, gdzie jest prześladowanie. Oczywiście to jest głęboki temat, ale ta myśl pomaga, gdzie jest prześladowanie, a gdzie jest kara. Tutaj 46 werset, 28 rozdział powtórzonego prawa brzmi: przeklęte te będą na zawsze, przekleństwa te będą na zawsze ostrzeżeniem i znakiem na tobie i twoich potomkach. To będzie znak. Pamiętamy, że pierwszym z tych znaków było, że w określonej porze deszczowej nie było deszczu. I tu też o tym jest mowa. To są poszczególne znaki. I w życiu z każdego z nas trzeba przyglądać się takim dziwnym zdarzeniom. W sensie znaczeniom przekleństwa, tak? Czyli coś niedobrego się dzieje w naszym życiu. Coś złego. Trzeba się przyglądać. Nie mówić, że no zdarzyło się tak, że to, jak to się dzisiaj mówi, nie miałem szczęścia albo nie miałem farta. W takich określeniach etymologicznie pogańskich. Bo w ich mniemaniu, w tych, skąd pochodzą te określenia, to wszystko tak działa, jak oni tam chcą, jak bogini losu nie złożą odpowiedniego datku, no to takie rzeczy albo interpretują to, że za mało dali, albo że nie dali w ogóle, no to dlatego bogini się odwróciła od nich i ich koń zdech, albo nie wiem, lew ich pogryzł, czy tam pies. I tak to interpretują. Natomiast tutaj jest ta inność. Gdy słuchamy wiekuistego, gdy wypełniamy wszystkiego prawa, a pierwszym takim rozporządzeniem jest: słuchaj swego Boga Jahwe, On jest jeden, nie będziesz miał innych bogów, co cały czas się to przewija. Pierwsza podstawowa rzecz. Nie mają to jakieś być bogi, które tam nie znałeś do tej pory, gdzie one tam są, różne wierzenia do ziemi, w której wkraczasz. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Od tego to jest fundament tego wszystkiego.
Dlatego to jest tak istotne. Ostatnio słuchałem profesora, nie pamiętam jak miał na imię, mówił historia chrześcijaństwa, no bo to w duchu katolickim tam te wypowiedzi w radiu jakimś, nie wiem, Z, czy tam jakimś innym to było wywiad z nim, jak dochodziło do tej koncepcji, że Chrystus, Jezus jest Bogiem. To on mówił, że on, jako katolik, jako z tej strony występujący, mówił, że w Biblii nie wyczytamy, że Chrystus jest Bogiem. W Biblii tej, bo ja nie mówię o przekładach polskich, gdzie są specjalnie słowa wsadzane, żeby czytelnik tak to odbierał, a nie inaczej. Ale on, badając temat w tych pismach wyjściowych, że tak powiem, w tych manuskryptach wyjściowych, to tam nie ma nigdzie. I ta, mówi, ta doktryna, że Chrystus jest Bogiem, ona się dopiero wyolowała, zaczęła kształtować dopiero drugi wiek, do w czwartym już to jakby za zamknięty temat został. Ale też on opowiadał o różnych problemach z tym, z tą doktryną, które w pismach są niewytłumaczalnych. Czyli, że po prostu, no, jeżeli Chrystus jest Bogiem, to są takie miejsca, że to po prostu nie współgra. No i też mówił o tych pierwszych Arianach, czyli tych, którzy nie wierzyli w boskość Jezusa. To, że on zwierciedlał Bożą chwałę i ma tą władzę sądzenia, tak jak jest napisane, to go stawia w tym znaczeniu jako słowo Bóg. Sędziowie Izraela byli nazywani bogami, bo oni mieli tą władzę sądzenia. Król, Faraon, Mojżesz nazywany jest Bogiem. To jest funkcja, a nie natura. I w tym znaczeniu w wielu miejscach można by powiedzieć, że Jeszua jest Bogiem, ale w znaczeniu funkcji, a nie natury. Wracając do parszy. Te znaki, Jeremiasz, który miał bezpośredni kontakt ze Stwórcą, uwięziony przez to, że głosił Słowo Boga, można powiedzieć tak, przyduszony, brak życia i tak dalej, to Bóg mu daje otuchę, że on go posłał, że to wszystko jest za jego wolą i mówi mu, przyjdzie do ciebie twój ziomek i ty kupisz od niego ziemię. To będzie znakiem, po tym rozpoznasz, że ja cię posłałem i to wszystko się dzieje za moją wolą. Pewnie Jeremiasz, Jirmijachu był przygnębiony w jakimś dołku emocjonalnym, byśmy powiedzieli depresji, bo był uwięziony, mimo że głosił Słowa Najwyższego. Ale Bóg daje mu tą otuchę. To też było proroctwem, że ta ziemia odrodzi się, że to wszystko powróci do tego, jak też Izajasz prorokował, czy Ezechiel. Ale dla niego osobiście był to znak. I Bóg mówi, po tym poznasz, jak przyszedł ten jego krewny i chciał mu sprzedać to pole. I te znaki są. Trzeba o tym wiedzieć, nauczyć się ich, je dostrzegać przede wszystkim. W chaosie dzisiejszych czasów informacyjnych jest to dosyć trudne. I tak jak mówię, to jest duża. Że idą w niewolę, to nie jest jeszcze koniec. No mówię, to było też prorocze. Mówiłem o tym. Nikt nie chciałby kupić ziemi zajmowanej przez nieprzyjaciela. A tutaj Jeremiasz kupuje jako ten znak, że to tylko chwila. Tak, no mówiłem, że to miało też wymiar proroczy. Ale te znaki są.
Bóg daje te znaki każdemu człowiekowi. Też ostatnio coś było, żeby zadawać, jak czegoś nie wiemy, zadawać konkretne pytanie dlaczego, z jakiego powodu coś się dzieje. Na głos, w modlitwie, tak? Z jakiego powodu? I ta odpowiedź przychodzi. Wtedy nasze wewnętrzne ja usłyszy ten głos. Oczywiście też jest w człowieku takie efekt wyparcia, bo jak człowiek błądzi i doznaje, tak jak tu czytamy, doznaje różnych szkód, przekleństwa, w skrócie mówiąc, to myśli, że tak jak współczesny świat, myślą ludzie, że dobrze postępują i jak ktoś mówi, no weź tego, tą świątynkę zburz, to jest bałwochwalstwo, no to może być to przykre, w sensie wyparcie pewne, no tu ojcowie, dziadowie to robili, to nas tak nauczono, dlaczego mam teraz coś robić wbrew swoim przodkom. To też trzeba na to mieć wzgląd, że może przyjść głos, a możemy odpowiedź na nasze pytania, a możemy tej odpowiedzi nie usłyszeć. Nie uznać jej. Bo to może być skądkolwiek ta odpowiedź, gdzieś usłyszymy jakiś felieton. Ale to będzie ten moment, który człowiek skojarzy z tym pytaniem. W pewnym sensie przez ułamek sekundy nawet uzna, że to jest odpowiedź na to pytanie, a za chwilę wchodzi racjonalność umysłowa, świadomość taka i wyparcie. Usprawiedliwienie właśnie w takim, że to ojcowie, że to ktoś, że to rodzinne, że coś, jakieś inne historie wchodzą w grę. Ale jest ten moment, tak bym powiedział, taki ułamek sekundy, że to jest odpowiedź na to pytanie. Czuje człowiek w sercu i tak próbuje to określić, bo ten moment słowami, takie intuicyjne, że to jest to, a później przychodzi moment za parę minut, czy za godzinę, czy później wyparcia. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten fragment też w kontekście dzisiejszego tak zwanego państwa Izrael. Czy tam jest to błogosławieństwo, które tu mamy opisane? Czy tam jest przekleństwo, które mamy tu opisane? Czy tam jest mieszanka? Pamiętamy nie tak dawno, to była czwarta i piąta dawka przypominająca, oni przodowali w tym, tak się bali choroby. Nie polegajcie na swoich wozach, tak? Dawid zgrzeszył tym, że policzył swoje wojska, jaką mu dysponuje siłę. I tutaj też ja w trakcie czytania sobie zaznaczałem, tylko nie zauważyłem, w którym to miejscu było. Też już też jest to sformułowanie tutaj. Polegaliście na swoich murach warownych. Tutaj jest. 28 rozdział, 52 werset. Przeczytajmy to. To są, o murach jest mowa, ale przeczytajmy to współcześnie. Osaczyć się ze wszystkich twych miastach, aż w całym kraju padną żelazne kopuły wysokie, warowne, w których pokładałeś swą ufność. To jest też bardzo ciekawy zwrot, bo to w całym tych przekleństwach, to pokładanie ufności. Inaczej nazwać, może to nazwać nauka i cywilizacja. Tak, no. Człowiek staje się dla siebie Bogiem. On ma różne rozwiązania, tak? Sobie sam próbuje radzić bez tej ufności. Nie chce wejść pod te skrzydła. Mimo, że mówi różnymi słowami, że ufa, że robi, ale musi no, sobie stworzyć system obronny.
Musi sobie zrobić to i tamto. Musi służbę zdrowia sobie zrobić. Musi naukowo rozkminiać te wszystkie sprawy, jak człowiek choruje i dlaczego choruje, dlaczego to, a dlaczego tamto, i sobie robić różne mieszanki związków chemicznych, syntetyzować i tak dalej, żeby sobie radzić z tym czy z tamtym. Tutaj też w tym fragmencie cały czas się przejawia, co chwila wiernie wypełnia wszystkie zasady tego prawa. Non stop, cały czas. Natomiast tutaj chciałbym poruszyć pewne objawy też, które w tym przekleństwie są też bardzo wymowne. To jest 28 rozdział, 65 i 66 werset, może i 7 nawet. Wśród tych narodów nie zaznasz spokoju, a dla stopy twojej nie będzie odpoczynku. Jahwe da ci tam bojaźliwe serce, smutne oczy i duszę stęsknioną. Życie twoje będziesz widział w stałym zagrożeniu, będziesz odczuwał lęk i nocą i za dnia, nigdy nie będąc pewny swego życia. Rano powiesz, aby był już wieczór, wieczorem powiesz, aby był już ranek, z powodu lęku, który będzie odczuwało twoje serce i na skutek widziadeł, jakie zobaczą twoje oczy. Tu byśmy powiedzieli, depresja głęboka, lękowa i tak dalej. Bojaźliwe serce, smutne oczy. Oczywiście tęsknota za to, że zostali uprowadzeni, za miejscem, miastem i świątynią, bo tak było, ale też może to odnosić się od całej tej sytuacji, gdzie sprzedawają się do niewoli, gdzie nie są pewni jutra, czy nawet pół jutra, tak? Pół dnia nie są pewni, co będzie w ciągu dnia, żeby już nastał wieczór. Bo lęk, cały czas będą żyć w trwodze. A tego już żadne medykamenty, no dzisiaj są te blokery jakieś takie, co niby mają leczyć różne depresje, ale jak sobie poszukamy informacji, to te sposoby wpędzają ludzi albo w jeszcze gorsze rzeczy, albo w uzależnienia. Też było wiele, wiele takich różnych medycznych kompromisów pod tym względem. Nie kompromisów, tylko afer. Co tutaj możemy jeszcze w tym fragmencie poruszyć? Z powodu, tutaj 20 werset, 28, to jest jeszcze ciekawe. Jahwe zasilę na ciebie przekleństwo, zagrożenie wszystkich twoich zamierzeń, jakie zechcesz wykonać, a zostanie zniszczony, szybko zginiesz z powodu złości twych czynów. Tu jest to ten grzech nazywany złością, przez które mnie opuściłeś. Czyli można powiedzieć, że no człowiek sam sobie ściele, tak, to łóżko, takim przysłowiem można by to określić. Sam sobie to robi wszystko. Czyli można powiedzieć, że te wszystkie pouczenia są po to, aby człowiek się zintegrował z współdziałał z tym wszystkim, z całym stworzeniem, które Bóg uczynił. Że jeżeli tego nie robi w ten sposób, to jakby jest taką fałszywą struną, źle nastrojoną. Znaczy na fałszywą jakąś ten grzech, taką fałszywą nutę grać. Tak można to alegorycznie taką figurą opisać. Natomiast ja chciałbym tutaj poruszyć dosyć drastyczną rzecz. W takim sensie, ale zanim do tego. Mamy o dziesięcinie, bo chciałem tutaj też poruszyć kwestię, jak to dzisiaj wygląda dziesięcina.
Tu jest oczywiście mowa, 26 rozdział, 12 werset, o, że w trzecim roku dziesięcina będzie to rok dziesięciny, że będą przynosić dziesięcinę do świątyni dla kapłanów, cały lud, oprócz pierwocin, to trzeba zaznaczyć, pierwocina to jest osobna rzecz od dziesięciny, sama dziesięcina pokazuje, że to jest dziesiąta część, pierwocina pokazuje, że to jest pierwsze. Natomiast jak sobie, no tutaj to jest jak podsumowanie, z czego ta dziesięcina jest, bo samo określenie dziesięcina dzisiaj jest naciągane współcześnie, że przynieś dziesięcinę, z czego zarobisz. Czyli jak ktoś tam, nie wiem, jest górnikiem, no jest zły przykład, stolarzem, to jest dobry przykład, stolarzem, robi tam jakieś meble z drewna, zaznaczam, nie z płyty wiórowej, tylko z drewna, bo to jest właściwe określenie, stolarz robi z drewna, płyciarz robi z płyt wiórowych, bo to jest naciąganie tego określenia, że stolarz robi z płyty wiórowej meble. Chciałby być stolarzem. To czy taki stolarz, ta dziesięcina jego jest zobowiązany z tą dziesięciną? Przeczytajmy sobie kapłańską, 27 rozdział, 30 werset chociażby, kapłańska 27:30. Z czego ta dziesięcina jest? Wszystkie dziesięciny z roli, bądź z wysiewu zboża, bądź z owocu drzew, należą do Jahwe jako rzecz święta. Z roli. Szukam tutaj powtórzonego prawa 14:22 na przykład. Odłożysz dziesiątą część ze wszystkich zbiorów twego wysiewu, które corocznie wyda rola. Powtórzonego prawa 14:28. Pod koniec trzeciego roku odłożysz całą dziesiątą część zbiorów z tego roku i przechowasz w swoich osiedlach. 5 Mojżeszowa 14:28. I pamiętamy, że była taka scena, to tylko opowiem, że faryzeusze, ci uczeni w piśmie, mówią, że składają dziesięcinę z kopru i tam mięty, czy jak to różnie przekłady dają, że ziół jakichś takich nieznaczących, można powiedzieć. I tam Jeszua mówi, no tak, dobrze, ale o ważniejszej rzeczy zapominacie. Ale chodzi o w sprawie dziesięciny. Tutaj poruszam tą historię. Dziesięcina tyczy się tych osób, które przede wszystkim mają uprawy z ziemi, czyli to, co Bóg daje, co ziemia rodzi. Tak można w jednym słowie to ująć. Dziesięcina należy się z tego, co Bóg stworzył, czyli z uprawy ról, z hodowli, tak, chociaż hodowli tam była chyba tylko pierworodne. Nie ma nigdzie w kwestii dziesięciny, że ze swojego najemnej pracy, czyli stolarz nie płacił dziesięciny, nigdy. Stolarz tutaj jest nie tylko wyjątkiem, tak? Tylko mówię o takiej swojej działalności niezwiązanej z ziemią, z praca swoich rąk. I to też co bez rok. Tak. Ta dziesięcina w trzecim roku. Inaczej nie, była zanoszona. Ona była zbierana co roku z każdego z twojego zbioru. Jest dziesięcina. Czyli bo to, co czytaliśmy, tak? Te fragmenty z innych miejsc. Trzeciego roku była przynoszona. Jeżeli ktoś był blisko, to pewnie co roku przynosił. Jak ktoś był dalej, to pewnie co trzeci rok przynosił. Oczywiście, jeżeli to mogło się zepsuć, to wtedy spieniężał to i tam dodawał jakąś część. To była mowa o tym i przynosił w pieniądzach. Ale nie tak jest, że dziesięcina to są pieniądze w ogólnym znaczeniu.
bo oczywiście, tak jak mówię, przynosili pieniądze, ale to było dziesięcina ze zbioru, na przykład, nie wiem, truskawek przykładowo. Taki abstrakcyjny przykład, bo wtedy wiadomo, że truskawek nie hodowano, ale zakładając, że to jest, że to się popsuje i po prostu, no, jak dalej gdzieś mieszkał, no, to nie dało rady ewentualnie przywieźć tego, żeby to rozdzielić biednym wdowom, sierotom. To mógł to spieniężyć, tylko musiał dołożyć do tego. Gdzieś o tym ja teraz tylko tak ogólnie mówię, bo to jest osobny temat. Tylko chciałem zaznaczyć, że jest to naciąganie współcześnie na dziesięcinę ludzi, bo oczywiście najemnik, tak jak Jeszua był, można by dzisiejszym językiem powiedzieć, przedsiębiorcą mającym własną jednoosobową działalność stolarską, czy tam cieślarską, bo to trochę szerszy zakres jest, cieśla niż stolarz, to on dobrowolne to były. Ta skarbona stała w świątyni i dobrowolne były datki, a nie jako dziesięciny. Dziesięcina należała się z tego przychodu. Można powiedzieć, jak ktoś ma las, no to dziesięcinę powinien, jeżeli sprzedaje drewno z tego lasu, pozyskuje, to powinien dziesięcinę, wtedy jego ta dziesięcina obowiązuje. Jeżeli ktoś ma kopalnię, też uważam. Czyli to, co Bóg daje, te zasoby naturalne, to dzisiaj możemy nazwać. Kopalnia diamentów, złota, srebra i innych metali. Natomiast jeżeli ktoś ma recykling metali, to już go to nie powinno obowiązywać, bo on nie wydobywa tego z ziemi, z naturalnych środowiska. Tak bym to ujął dzisiaj. Jako zasadę, że to, co od Boga pochodzi, to jest z tego dziesięcina, bo to dziesięcina miała uczyć, że to wszystko należy do Boga, że Bóg daje tą dziesiątą część. Oczywiście najlepszym przykładem jest to zboże, ziarna, zbóż, gdzie te 10% jakby podatku i tak to jest niczym, bo z jednego ziarna później tam wyrasta, nie wiem w kłosie ile jest, 15, 17 ziaren, czy więcej, w zależności od rodzaju pewnie zboża. To i tak ma tylokrotny wzrost. Ale jedna zasada. Dziesięcina dotyczy się nie pracy najemnej, nie pracy rzemieślnika. Jak to dzisiaj współcześnie chcą niektórzy wykorzystywać. Jest tutaj ciekawy, dziwny zwrot w tej poznańskiej powtórzonego prawa 26.14, że jakby te dziesięciny tych plonów nie dawał dla zmarłych. Tu jak patrzyłem po różnych przekładach, no można by przyjąć ten Pardes tłumaczenie, że tu chodzi o nie daj niczego z tego, żeby przygotować trumnę i całun dla zmarłego. Można by to tak zinterpretować. Dokładnie. Chodziło tutaj też, no, nie wolno było się dotykać zwłok zmarłego i zwyczajem pogańskim zostawiać, na, tak jak poganie tam zostawiali żywność na grobach. Możliwe, że Czy to w może ogóle też nie chodzić. stosować? I jeszcze tu chodzi o to, może być taki aspekt, że no, tam w Izraelu był taki zwyczaj, no, że jak zmarły umarł, to się nie jadło tego dnia. Natomiast jak były święta, no to wszyscy świętowali i mieli się wszyscy podzielić też z ubogimi, czyli to wysyłanie porcji żywnościowych i tak dalej dla innych. W każdym razie, no tutaj jest takie odniesienie, że to, że jadłem, to było zgodnie z przykazaniami Bożymi, bez czynienia tak, jak czynią poganie,
I to, że ja jadłem, nie powodowało to tego, że ci ubodzy, którzy w dniu radości też powinni się radować i nie mieli co jeść z tego powodu, że się i z nimi nie podzieliło żywnością. To jest takim wskazówką dla nas dzisiaj, że jak obchodzimy święta, no to te święta powinny być obejmować właśnie też braci i siostry, którzy mają może jakieś trudności, problemy, żeby na to zwrócić uwagę. Ja chciałbym tutaj poruszyć, tak jak powiedziałem wcześniej, dosyć trudny i kontrowersyjny temat. Przeczytajmy sobie jeszcze raz powtórzonego prawa 28-46. Czasami trzeba trudne pytania zadawać. Przeklęte te będą na was ostrzeżeniem, przekleństwa te będą na was ostrzeżeniem i dziwnym znakiem ciążącym na tobie i twoich potomkach. Dziwnym znakiem, ostrzeżeniem, znakiem na tobie i na twoich potomkach. Teraz byśmy powiedzieli, że współcześnie jak człowiek patrzy, co się dzieje, że jak dzieci giną, nie wiem, bomba spadła na jakieś przedszkole, szkołę, czy coś, że dzieci giną niewinne i to jest tragedia, okej, zgadzam się z tym, jest to tragedia, jest to śmierć dzieci, ale przeczytajmy sobie w kontekście, to jest ostrzeżenie i znak na tobie i twoich potomkach, bo tutaj mamy opisane rzeczy straszniejsze w znaczeniu współczesnym, no nie do pomyślenia, od 28 rozdziału, od 53 wersetu. Ja to nagrywam, dlatego nie była czytana parsza, w nagraniu nie ma parszy, dlatego ten fragment jeszcze raz przeczytam. Wówczas będziesz zjadał płód własnego łona, ciało twoich synów i córek, w udręce oblężenia, jakim cię ściśnie nieprzyjaciel. Człowiek nawykły do wygód spośród was i bardzo ogodny, zawistnym okiem będzie spoglądał na swojego brata i na swą małżonkę spoczywającą na jego łoni, na swych synów, którzy mu jeszcze pozostali. Ale to jest kontekst, będziesz jadł własnego syna i córkę. Będziesz spoglądał zawistym okiem na nich, bo może oni właśnie swoje dzieci jedzą i się najadają, że tak ujmę, a ten nie. I zawisłym okiem patrzy, że on jest głodny. Nie chcąc żadnemu z nich dać ciała swych synów, którym się sam żywi, gdyż dla niego nie pozostałoby już nic w tej udręce oblężenia, jakim cię ściśnie nieprzyjaciel we wszystkich twych miastach. Najbardziej nawykła do wygody i delikatna kobieta spośród was, która niemal nie dotykała ziemi gołą stopą, bo była zbyt rozpieszczona i wygodna, będzie spoglądała złym okiem na własnego męża, na swego syna i córkę, z powodu łożyska, które wyszło z jej łona i niemowlęcia, które urodziła, albowiem pozbawiona wszelkiego będzie je spożywać w ukryciu, w udręce, oblężenie, jakim w twych miastach ściśnie cię nieprzyjaciel. Jeżeli nie będziesz wiernie wypełniał wszystkich zasad tego prawa zapisanych w tej księdze, okazując cześć najgodniejszemu i straszliwemu imieniu Jahwe, twojego Boga. Ktoś by powiedział, no tak, to Bóg straszliwe rzeczy tutaj im zrobił. To jest konsekwencja. To jest tutaj w tych słowach, to jest przekleństwo dla was, jeżeli nie będziecie słuchać głosu. Takie straszne rzeczy was spotkają. 59 werset. Wówczas Jahwe ześle na ciebie i twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi wielkie i niekończące się choroby złośliwe, nieuleczalne. Ześle na ciebie wszelkie choroby egipskie, których tak się lękasz i które trwale przylgną do ciebie. Jahwe sprowadzi też na ciebie wszelkie choroby i plagi, o których nie napisano w księdze tego prawa, aż cię wygubi. To sobie nawet trudno wyobrazić, ale historycy, bo to się powtórzyło przynajmniej dwa razy. Czyli mamy to oblężenie przez Babilończyków, gdzie do takich rzeczy dochodzi,
i mamy później oblężenie przez wojska rzymskie w roku tam około 70, przed 70, gdzie też inni historycy o tym opisują, jakie rzeczy się tam działy i opisują o tym właśnie, co tu się działo. I teraz spójrzmy na to dzisiejszym spojrzeniem, gdzie się spogląda, już nie mówię o dorosłych, ale o dzieciach, tak? Gdzie się różne rzeczy z dziećmi dzieją, a tu widzimy, że one, no podejrzewam, że one umarły, te dzieci, i po prostu ich ciała są zjadane przez ich rodziców, czy przez kogo innego. Ale to spójrzmy na to przez ten pryzmat 46 wersetu. Będą to zawsze ostrzeżeniem, na zawsze ostrzeżeniem i znakiem na tobie i twoich potomkach. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy to było kara, czy prześladowanie? To, że takie straszne rzeczy działy się w tym narodzie. Zadajmy sobie takie pytanie, czy to jest kara, czy prześladowanie? Bo dzisiaj w duchu tak zwanego wszędobylskiego chrześcijaństwa, gdzie się mówi o chrześcijaństwie katolickim, protestanckim w ogólnym znaczeniu, że oni są prześladowani. W Egipcie, w tych krajach arabskich się ogólnie mówi, że oni są prześladowani. Ale jeżeli oni czczą boginię nieba, to oni są prześladowani? Bo jest taki film na YouTubie, gdzie kapłan, pastor w tle posągi bogini nieba i muzułmanin go atakuje nożem. I inny mówi, straszna rzecz, prześladowanie chrześcijaństwa jest. Co Bóg tutaj za każdym razem podkreśla? Słuchajcie mojego głosu, ja jestem wasz Bóg, jeden, mnie słuchajcie, nie miejcie innych bogów z drewna i kamienia, którym będziecie pokładać ufność. Cały czas to się przewija. Aż do zwymiotowania, można by powiedzieć, tak. Cały czas, non stop. I mamy taką sytuację współczesną. Jedną, drugą, tak, była jakiś czas temu głośno, że samobójca wszedł do kościoła chrześcijańskiego i tam wybuch nastąpił w tym kościele podczas mszy niedzielnej. Świat chrześcijański, jakie to prześladowanie są chrześcijanie. Popatrzmy w kontekście tych słów, co tu jest napisane, że będą jedli własne dzieci, własne płody. To jest prześladowanie? Że te narody spowodują, że taki będzie u nich głód, taka udręka, że będzie trwoga, że nie będą wiedzieli, co będzie jutro, że cały czas będą w napięciu o swoje życie. To jest prześladowanie? No ktoś by powiedział, no tak, tak, to jest prześladowanie, no, bo to jest zło ich dosięga, no. Nieszczęście, jak to się dzisiaj mówi. No ale dlaczego? Tu jest właśnie to pytanie najważniejsze. Dlaczego te przekleństwa będą ostrzeżeniem? Pójdźmy jeszcze do Ezechiela, 5 rozdział, bo tam jest jakby to urzeczywistnienie, bo to jest tutaj prorocze w 5 Mojżeszowej. Ezechiela, 5 rozdział, od 9 wersetu do 12. Z powodu wszystkich twych obrzydliwości, z powodu wszystkich twych obrzydliwości, czczenia bogini nieba, czczenia aniołów, czczenia świętych, czczenia obrazów, amulety, czczenia ludzi i tak dalej, uczynię ci to, czego nie czyniłem i nic podobnego więcej nie uczynię. Mianowicie, że wewnątrz ciebie ojcowie będą pożerali dzieci, a dzieci będą pożerały swoich ojców, odprawią nad tobą sąd
i rozproszę na wszystkie wiatry to, co z ciebie pozostanie. Jak prawdą jest, że ja żyję, wyrocznia Pana Jahwe, tak uczynię dlatego, ponieważ zbezcześciłeś moje sanktuarium wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swymi obrzydliwościami, ja także cofnę moją łaskawość i nie spojrzę litościwie moimi oczami. Ja także nie okażę miłosierdzia. 1/3 twoich umrze od zarazy i wyginie z głodu wewnątrz ciebie. 1/3 padnie od miecza wokół ciebie, a 1/3 rozproszę na wszystkie wiatry i miecza na nich dobędę. I jest taki fama, że Bóg ten starotestamentowy to jest ten ogromny, złośliwy Bóg, który ciągle karze, zabija, morduje, krew się leje. Ale dlaczego? Ponieważ zbezcześciłeś, ponieważ robiłeś wszystkie obrzydliwości, jakie można tylko robić. Powód. Ci ludzie nie widzą, bo są w pewnej matni myśleniowej, bo tak im wkładają, taki obraz im przekładają. Tutaj w Ezechiela mamy, czy to jest kara, czy prześladowanie. Odprawię nad tobą sąd. To jest znak. Dlatego współcześnie mówi się, że II wojna światowa, ta nacja, jak oni byli strasznie prześladowani. I PR się wokół tego tworzy. I dalej postępują tak, jak postępują. Nic się nie zmienia, bo taki sobie robią usprawiedliwienie, że to było prześladowanie. Jeżeli by jeden z drugim popatrzył na to, tak jak czytaliśmy, niech te przekleństwa będą na zawsze ostrzeżeniem i znakiem na tobie i twoich potomkach, że jest coś nie tak. Jeżeli by ci ludzie zaczęli myśleć, że to jest kara i trzeba zmienić swoje postępowanie. Oczywiście tam niektórzy mówili, że to kara ich spotkała, ale to tylko pojedyncze głosy, ale ogólnie się postrzega to, że to było prześladowanie, że tutaj wschód Europy jest prześladowanie. To, co się stało na Bliskim Wschodzie, że to jest prześladowanie. A w jaki dzień to się rozpoczęło? Zobaczcie, w jaki dzień to się rozpoczęło i w którym miejscu. Rozpoczęło się to w ostatni dzień święta Szałasów, gdzie była świecka impreza. Pogańska, można by powiedzieć, impreza. Gdzie jest powiedziane, 8 dnia będzie święte zgromadzenie Jahwe. A cały świat, o jacy oni biedni, jacy oni prześladowani są. Spójrzmy na to z innej strony. To jest ostrzeżenie i znaki. Te znaki są cały czas. Ale trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Słuchaj głosu, nie dodawaj, nie ujmuj, nie rób sobie idoli, którym będziesz ufał, nie rób sobie wszystkiego, którym będziesz ufał, jakimś rzeczom, którym pokładasz ufność. To wszystko jest złożone. I wtedy ten znak wychodzi, czy to jest przekleństwo, czy prześladowanie, czy to jest kara, czy prześladowanie. Ten fragment dzisiaj nas tego uczy, żeby nauczyć się rozeznawać, nie iść za tłumem, gdzie jeden z drugim klakier jest, bo to jest wszystko polityczne rozgrywki. Psalm 92 dzisiaj słuchaliśmy i zakończmy tą część. Psalmem 92, 6 i 7 werset. A jakże wielkie są dzieła Twoje, Jahwe, niezgłębione są myśli Twoje, prostak tego nie pozna, a głupiec nie pojmie tego. Można i 8. Jeżeli bezbożni krzewią się jak ziele i rozkwitają wszyscy nieprawość czyniący, dzieje się tak, by wieczna spotkała ich zagłada, ty zaś, o Jahwe, wywyższony jesteś na wieki.
psalm na dzień szabatu. Nie chcemy być głupcami, nie chcemy być nierozumnymi. Chcemy rozpoznawać Bożą wolę, bo to powoduje, że człowiek zmienia swoje myślenie, zmienia swoje nastawienie, nawraca się, tak? Bo to jest sedno nawrócenia się. Nawraca się. I to nie mówię tylko o wyłącznie jakiejś nacji. Każdy człowiek ma takie momenty w swoim życiu. Dobrze, zakończymy. Jest 11:30. Zrobimy 1,5 godziny przerwy do 15. Do usłyszenia.